wszystkim, witam was na kolejnym vlogmasie na moim kanale. I dzisiaj jedziemy na naszym kanale. I dzisiaj jedziemy zrobić niespodziankę Palionowi, także nie mogę się doczekać, ponieważ on nie wie, że my dzisiaj przyjeżdżamy. Myśli, że przyjedziemy jutro na urodziny jego, a tak naprawdę przyjedziemy dzisiaj i będzie surprise, także lecimy. Mamy 4 godziny drogi jakoś autem. Wszystko już jest spakowane, jak widzicie, ja nie jestem pomalowana, będę malowała się w aucie, więc może być śmiesznie. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. I myślę, że możemy już jechać. Jedziemy. Jedziemy, widzowie. Jedziemy, widzowie. Mamy wszystko, mamy prezenty, bo oprócz Pawła urodziny ma też Ola, czyli siostra Pawła, siostra bliźniaczka. Także lecimy. Chodź, 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 szybko, szybko, szybko. Słuchajcie, widzowie, zatrzymaliśmy się na stacji i jeszcze nie wyjechaliśmy z Warszawy. Idź, tankuj. Idę tankować. Idź, tankuj, a ja poczekam, zaraz pójdziemy po jedzonkach, zatankujesz. Bo nic ogólnie nie zdążyliśmy zjeść. Wojtek jeszcze przez chyba godzinę gadał przez telefon, bo musiał załatwić jakieś sprawy. 20 minut. A dla mnie to była godzina. W przeliczeniu na kasie minuty to była godzina. Więc właśnie rozmawiał przez telefon, musiał załatwić jakieś sprawy typowo firmowe. Także ja już jestem zmęczona, a jeszcze nie wyjechaliśmy. Słuchajcie, jest koło 12, 13, a ja jeszcze dzisiaj nic nie zjadłam, także nie bierzcie ze mnie przykładu. Ale zaraz idę po jakąś kanapeczkę albo hot doga, cokolwiek, żeby cokolwiek zjeść. No i później jak już będziemy w trasie, to będę się malowała. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie, widzowie, naprawdę. Ja się rzadko maluję w aucie, ale jak już to robię, to serio, to musi być taki mus, że totalnie nie miałam czasu przed wyjazdem się pomalować. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jedziemy już do Pawła. Nie mogę się doczekać jego reakcji. Jak nas zobaczy, to będzie fajne. Widzowie, pomalowałam się i to było ultra trudne, naprawdę, na polskich drogach pomalować się w aucie. To jest wyzwanie. Możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie, jak mi wyszło, ale ja uważam, że nie jest najgorzej, jest spoko, nie? Jest spoko. Jest git. Także skoro Wojtkowi się podoba, to chyba nie jest źle. I my już dojeżdżamy na miejsce, za 7 minut pokazuje nam, że będziemy. Ale mamy taką akcję, że musimy poczekać jeszcze za Olą, czyli siostrą Pawła, ponieważ ona będzie wracała z zakupów i równo z nią sobie wjedziemy za bramę, tak żeby po prostu nikt nie musiał nam z środka otwierać. I taka będzie niespodzianka dla Pawła, że wejdziemy po prostu z nią z zakupami i będzie surprise! Surprise, surprise! Na bank się tego nie spodziewa, na bank. Ja ogólnie lubię takie akcje, bo to jest zawsze takie śmieszne. I reakcje ludzi też są zawsze śmieszne, także zobaczymy. Ja będę płakał ze śmiechu. Tak, ja ze wzruszenia. Jesteśmy na miejscu! Ja się cieszę. Największy słodziak świata. Ej, bo ja chcę jeść. Ja też chcę jeść. Jesteśmy na miejscu i czekamy właśnie na Olę. Ola jest jeszcze na zakupach, a my przyjechaliśmy trochę za wcześnie, bo wcześniej nie wpisaliśmy adresu i po prostu pokazywało nam na daną miejscowość, a nie na dane miejsce. Także chyba z 10 minut sobie tu poczekamy. Wiesz o tym? Ładne fotki? Zobaczcie, jakie ładne fotki. Ta-dam! Piękne. Wpadajcie na nasze Instagramy. Widzowie, jesteśmy na miejscu, wjeżdżamy już. Ja pierdzielę, normalnie aż się zestresowałam. Stresik, ale będzie niespodzianka, no panie. Właśnie, to jest zawsze takie fajne, taki fajny stresik. Okej, mamy Olę. Ola chyba zrezygnowała z wjazdu do garażu. Dojechaliśmy, Ola nam pomaga w tym planie całym. Przytulę vloga. Najpierw vloga. Aha. Cześć. Jesteś ten Leon. Co ty tu robisz? Moja. Siemano, Leon. Siemko. Onek jest bliżyło cię. Z wami też chcę się przywitać. Mua. Rynek.
gdzie to siedzisz? Na aucie usiadł sobie. Ale słodziak. Winek, idziesz z nami? A bo ciepła maska była. O, ale jaki mokry ty jesteś. Rynek nie chce nam zejść. O, no. Jedziemy z kotem? On nie chce zejść. Jedziemy z kotem. O, uciekł, dobra. A few moments later. Słuchajcie, dojechaliśmy do Silesii, tak to się chyba nazywa. I zobaczcie, jak jest ładnie ozdobione. Wszystko jest w takich światełkach ładnych. I jest też w ludzie. A ja bym chciała wam powiedzieć, że ludzie tutaj robią zakupy. Kasia, szybko wchodzimy do środka, bo ja nie chcę tutaj stać i marznąć. Ale ładne światełka. Słuchajcie, jesteśmy po zakupach, już takich imprezowych. Wojtek już jest w imprezowym normalnie mundzie. Kuna matata. I byliśmy teraz jeszcze w Teddym i kupowaliśmy takie pierdołki, wiecie, jakieś jednorazowe kubki i tak dalej. Oh my god. I ja kupiłam jeszcze takie okulary. I one świecą w ciemności. To jest zrobione z czegoś takiego, jak są zrobione bransoletki na takich imprezach, że wiecie, że po prostu się je przełamuje i one świecą w ciemności. I kupiłam nam różowe, niebieskie i zielone, czyli całe Bojanowice. Poznajecie te kolory, co? Oczywiście, że tak. Także będziemy jutro na imprezę sobie nosili. Teraz wracamy już do domu. Ja muszę wrzucić vlogmasa, bo jest 20, prawie 20, a jeszcze nie wrzuciłam, bo dzisiaj cały dzień coś robiliśmy, byliśmy w trasie i tak dalej, więc... Będzie późno vlogmas, ale mam nadzieję, że go obejrzycie. I Wojtek też ma. Wojtek też ma taką też nadzieję. Też mam taką nadzieję. Widzowie, musicie obejrzeć, oglądać na bieżąco te vlogaski. Nie po to na nich występuję. Nie bez powodu mnie tutaj widzicie. Ja będę przeprowadzał recenzję kwasu grzybowego, chlebowego. I po to właśnie jestem na tym vlogu. Żeby wam pokazać, jaki to jest cudowny napój. Tak naprawdę nie wiem, jaki jest, bo nie pamiętam w ogóle, jak smakuje, bo ostatni raz go piłem, jak byłem małym szkrabem. Dobra, ale to ktoś pierwszy, żeby nie był ten. Ja mogę pierwszy raz spróbować. Dobra, no to... Do vloga. Dobra, to Kasia pierwsza. Dobra, ja się cykam, ale mi się wydaje, że to nie może być złe. A to bo... Ja ci otworzę, Bo nasz nauczyciel to pił kiedyś. Otworzę. I on to pił normalnie litrami. O nie! Nie no, a żeby kwas chlebowy zmarnować na odcinku, to już by było straszne. No pachnie super. To jest coś cudownego. Na pewno to będzie takie dobre. Nie wiem, ale to nie jest jakieś takie, że nie. Mega. Daję 11 na 10. Zimną rękę masz taką. Wiesz, Kasia mnie tak zapala zimną ręką. To jest takie... Może świeżące. A napój jaki? Obrzydliwy. Ale jakby był zepsuty. No, tak? Takie zepsuty gazowane napój. A nie czuć chleba? Nie. Ej, trochę czuć skórkę od chleba taką. Co? To jakbyś jadł bułkę. No, tak na końcu już no. Tak czuć. Zobaczcie, robimy te okulary. I póki co mamy to. I mamy jakieś dwie końcówki. Aha, dobra, czyli to będzie coś takiego. Widzisz? Ciekawe, czy to się będzie trzymało. Mam nadzieję. Zobaczcie, tak wyglądają okulary. Zobaczcie. Tak słodko wygląda. No, jeszcze te warkoczyki mam. A siedzi, idzie. Ale fajne. No, pasują ci. Dobra widzowie, przyszedł czas na otwieranie kalendarzy adwentowych, także trochę sobie ogólnie ułatwiłam i po prostu zabrałam te numerki. Także otwieramy najpierw chyba Sephorę, ale nie jestem pewna. Co to może być? Co to może być, widzowie? Okej, okay, kolejny karton. Karton w kartonie. Okej, okay, czy to jest coś do zmywania makijażu? Możliwe. Zaraz sprawdzimy. Aha, to będzie jakaś gąbka do zmywania makijażu chyba. Coś w tym stylu. Okej, mamy taki wacik, który można prać. I możecie sobie zmyć tym makijaż, a później możecie to wyprać w pralce. I tu jest jeszcze jakaś instrukcja. Teraz biorę sobie z The Body Shopa i otwieramy. I znowu jest jakaś szmatka tutaj.
Zobaczcie to. O, to jest takie coś na włosy. Ej, ale akurat to jest fajne, bo jak sobie robię jakieś maseczki i tak dalej, to często mi włosy nachodzą, bo moją opaskę mam u siebie w mieszkaniu, a na przykład tą sobie zostawię u Wojtka. Jak będę sobie robiła jakąś maseczkę, to po prostu sobie tym zepnę włosy. I ostatni z Ritualsa. I jest to mydło. Mogę ci dać mydło, jak chcesz. Chcesz mydło? Mydło? No. Co to za mydło? Nie wiem, jakieś fajne, ale ostatnio myłeś tym do demakijażu, więc teraz mogę ci dać mydło. Zobaczcie, takie mydełko. Fajne. Także to były kalendarze adwentowe na dzisiaj. Widzowie, my już idziemy spać, jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy w pokoju Palionerra. Siema. Wojtek już jest gotowy do spania, także ja też idę zmyć makijaż i się kładziemy, ponieważ jutro jest im... Zobacz, rozładował mi się aparat, także my idziemy spać, żegnamy się z wami. Do zobaczenia w następnym vlogmasie, czyli jutro. Buziaki dla was, pa pa! To jest stylowe. Zadawałem to 20 minut. Co jest? Ja nie, ale ja bym spała i bym tak wleciał. Nie wiem, czy byście mieli co zbierać naprawdę.